Wraz z Coca-Colą chcieliśmy Was zaprosić na nowy cykl Coke Talks, w ramach którego będziemy rozmawiali z piłkarzami, którzy no, mieli do czynienia z dużymi turniejami, przede wszystkim z Mundialem. I naszym pierwszym gościem będzie Kamil Kosowski, piłkarz, który no, na jeden turniej pojechał bardziej, mówił, że na ryby, aniżeli grać w piłkę, ale ma dużo ciekawych historii do przekazania. Być może gośćmi będą nie tylko piłkarze, bo szykujemy takiego jednego specjalnego gościa. Natomiast w tym odcinku... Dobry kolega Wiśni zresztą. Tak jest. W tym odcinku zobaczycie też specjalną relację z naszej podróży do Belgradu, bo mieliśmy okazję polecieć właśnie do stolicy Serbii i przywieźć do Warszawy Puchar Świata FIFA. No ale oprócz tego mamy dla Was jeszcze kilka ważnych informacji, no bo przecież trwa kampania Coca-Coli. Piłka to magia, odliczamy dni do rozpoczęcia mundialu, a wiadomo, że Cola kojarzy się nierozerwalnie z tym fantastycznym turniejem. No i w związku z tym jest przygotowana specjalna loteria. I co trzeba mieć, żeby w tej loterii wziąć udział? Oczywiście, trzeba Kolka. Mieć Coca-Colę. Trzeba mieć kod promocyjny, który jest pod nakrętką. Pod nakrętką. Ja trzeba ci, mieć... Łukasz, podyktuję ten kod. Tak, trzeba mieć aplikację, słuchajcie. Pobieramy aplikację Coca-Cola i wpisujemy kod spod nakrętki, wymieniamy go na monetę i wtedy możemy wziąć udział w loterii. Wybieramy nagrodę i sprawdzamy, czy wygraliśmy. To tyle od nas. Zapraszamy Was serdecznie na odcinek. Dzień dobry. Dobrze powiedziałeś, że dotknęli. Bo to jest ważne, wiesz. Delikatnie. Delikatnie. Chociaż byłeś bardzo ważną postacią. Kontakt w był. Tak. Kontakt był. Kontakt był w meczu z Ekwadorem, chociaż byłeś bardzo ważną postacią w eliminacjach, trzeba powiedzieć. Też mi się tak wydaje. Po wielu, wielu latach też dochodzę do takich wniosków, ale no, rzeczywistość okazała się zupełnie inna w 2006 roku. Jadąc na Mistrzostwa Świata, no, czułem się ważną postacią tej drużyny i byłem pewny tego, że jeżeli nie będzie kontuzji, nie będzie problemów zdrowotnych czy jakichś innych wychowawczych, To będę grał, tym bardziej, że graliśmy pierwszy mecz z Ekwadorem, który ograliśmy w Barcelonie. W meczu na wodzie takim. Bardzo łatwo i gładko i ja zagrałem tam bardzo dobry mecz, więc byłem przekonany, że tutaj jakby przynajmniej w tym pierwszym meczu wyjdę w podstawowym składzie, tym bardziej, że te eliminacje w moim wykonaniu były całkiem dobre. No ale to jak pewnie w tej rozmowie, jak po tej rozmowie sami stwierdzicie, w moim życiu czasami się działy dziwne rzeczy i tak się zadziało również i w tym momencie, kiedy byliśmy w Barsinghausen, przed ostatnim chyba sparingiem, Maciej Skorża pytał nas, czy wolelibyśmy grać piątką pomocników, czy też 4-4-2, tak jak graliśmy wcześniej i... No i ja głosowałem, żebyśmy grali piątką, bo to wiadomo, łatwiej się bronić, a to turniej to... miejsce w pomocy. No, to zgadnijcie, kto stracił miejsce. Ten mecz w Barcelonie z Ekwadorem, który wygraliście gładko i pewnie Was troszeczkę uśpił przed tym spotkaniem na Mundialu? Pewnie tak. Pewnie wszyscy mieli w głowach to, że jednak daliśmy radę i jak będzie lepsze boisko, no to tym bardziej lepiej będzie nam się grało. No ale rzeczywistość pokazała zupełnie co innego. Zostaliśmy... chyba brutalnie zweryfikowani. Wracając do tego meczu, ja pamiętam jeszcze świętej pamięci tatę Biego Smolarka, który akurat był z nami w ośrodku przygotowań razem z panem Gmochem. I ja pewnego poranka, kiedy wracaliśmy do pokoju ze śniadania, zostałem zatrzymany przez pana Gmocha i powiedział mi taką rzecz: młody, ty się nie przejmuj, ty po mistrzostwach będziesz pana tynej kosie. Później graliśmy chyba z Chorwacją i już siedziałem na ławce rezerwowej. A później był mecz z Ekwadorem i też nie wyszedłem na ten mecz. Nie wiem, być może dlatego, że nie spodobało się ludziom to, że nagrywałem pewne rzeczy. No właśnie, byłeś takim protoplastą kanału Łączna z Piłka de facto. Nie wiem, czy można mnie nazwać jakimś prekursorem, bo teraz wszyscy wychodzą po każdy medal, na każdy stadion i sobie to chcą uwiecznić. No troszeczkę inne czasy, ale no takie głosy jakieś dostałem. Naprawdę? Nie? Że to było takie... Niemile widziane? Niemile widziane, słabe, ale wiesz, 6 chyba kaset taśmy Watykanu w archiwum są zakopane. To jest bardzo głęboko. Cenny materiał. No właśnie, ja się zastanawiam, czy ty nie powinieneś w jakikolwiek sposób tego upublicznić, dlatego że no, jak zabierzesz to do grobu, w cudzysłowie mówiąc, no to zmarnuje się kapitalny materiał i nie wiem, czy to nie będzie grzech zaniechania.
tak na dobrą sprawę. I czy tu jakaś deklaracja padnie, czy to czekam coś... Czekam na konkretne propozycje. Będziemy negocjować, ale widzisz, przegrywacie ten pierwszy mecz z Ekwadorem i później zaczyna się takie klasyczne polskie piekiełko, jak to po nieudanym występie w premierowym meczu na Mundialu. Jak wy wówczas się odnajdywaliście w tym, co się działo dookoła? No bo też wszyscy pamiętamy tę słynną konferencję prasową, gdzie no, zobaczyliśmy zamiast piłkarza czy trenera kucharza reprezentacji Tomka Leśniaka. Wiesz co, żeby było bardziej merytorycznie i piłkarsko, to przed tymi mistrzostwami pojechaliśmy na przygotowania chyba na 10 dni do Szwajcarii. Przepiękny hotel, naprawdę, no jeden chyba z najładniejszych na świecie, jak o nim czytałem. No i te przygotowania po prostu poszły w zupełnie złą stronę. To był obóz przygotowawczy do sezonu, a nie delikatne, powiedzmy, 10-dniowe zgrupowanie po to, żeby doprowadzić wszystkich do tego szczytu ewentualnie swoich możliwości motorycznych. Zostaliśmy, mówiąc wprost, zajechani. Chyba trener Jastrzębski, nie wiem, czy się przyznał do tego, czy się nie przyznał do tego, ale generalnie no, z tym bardzo nie trafił. Także to był pierwszy błąd. Drugim błędem, moim zdaniem, oczywiście z perspektywy lat, no trochę te mecze już komentuję i przyglądam się drużynom zupełnie z boku, no to był błąd trenerów naszego selekcjonera, trenera Janasa i Macieja Skorży, który tak naprawdę no w zasadzie, no nie wiem, w 70-80% odpowiadał pewnie za treningi i za inne rzeczy, no bo selekcjoner Janas to był selekcjoner Janas. Coś tam miał nosa, gdzieś tam kogoś stawił, gdzieś tam kogoś przestawił i chyba na tym jego praca polegała, bo treningi wszystko ogarniał Maciej Skorża i wydaje mi się, że tam został popełniony błąd, bo panowie podzielili po prostu zespół na jakby na dwa składy. Miał tą pierwszą jedenastkę, którą Janas gdzieś tam widział w głowie na pierwszy mecz, plus bramkarze. I oni trenowali na jednym boisku, a reszta trenowała... Osobno trenowali tak, się w ogóle, tak? Jakby na drugim. Oni robili taktykę, a my z trenerem Kazimierskim mieliśmy treningi szeleckie. Jeziora, no tak. Można to teraz tak nazwać. Tak mówił trener Kazimierski. Treningi mieliśmy lepsze niż ten pierwszy zespół, bo oni tam cały czas przesuwanie, jakiś kontratak, jakiś... A wy jakaś intensywność przynajmniej. A my sobie treningi strzeleckie, dośrodkowania, więc później jak się spotkaliśmy chyba w środku tygodnia i zagraliśmy sparing, ten pierwszy skład na drugi skład, no to no wiadomo, że go wygraliśmy i my byliśmy zadowoleni, ale to tylko byliśmy zadowoleni, kiedy byliśmy na treningu, kiedy byliśmy na boisku, no bo później był hotel, no i kolacja, to... i po kolacji, dlaczego nie tak, dlaczego no nie ja, nie i tak dalej, a mi to wyszło, a jemu to nie wyszło, a... Ale to jak wygląda komunikacja między drużyną a sztabem w takiej sytuacji, kiedy są doświadczeni zawodnicy też, którzy mają przecież już w nogach i w głowach duży turniej, taki jak Mistrzostwa Świata w Korei czy w Japonii, czy oni zwracają uwagę sztabowi, że słuchajcie, tu przesadzacie, tutaj jest coś, co nam się wydaje, że jest takim małym alarmem? No chyba pierwszy raz mogę powiedzieć o tym, że o tej świadomości piłkarskiej, bo wydaje mi się, że te lata, powiedzmy późne lata 90. i początek lat 2000, to piłkarze absolutnie nie mieli świadomości. Byli trenerzy, byli piłkarze, było to wszystko podzielone. Nie wiem, być może ktoś rozmawiał z trenerem Janasem. Ja z nim rozmawiałem dwa razy i jakby na niego złego słowa nie powiem, bo on mnie powołał pierwszy raz do reprezentacji młodzieżowej, później do pierwszej reprezentacji, kiedy była taka nagonka, że ja nie gram, to on i tak mnie powołał, dawał mi zaufanie, także tutaj absolutnie dla mnie no, był jak tata, taki piłkarski i trochę miałem problemów tam pozaboiskowych, rodzinnych, to też to była jedyna rozmowa, jaką ja przeprowadziłem z Janasem, a później było ewentualnie w przerwie nie rób tak, albo coś tam, nie możesz tak grać, dobrze, nie będę, nie gadaj, tylko nie graj. I takie jakby krótkie komendy, ale ja to dobrze, ten przekaz rozumiałem. Także ja się bardzo dobrze z trenerem Janasem, w cudzysłowie, dogadywałem, bo żeśmy nie rozmawiali. Natomiast komunikacji między zespołem a trenerami wydaje mi się, że nie było. To absolutnie inny poziom. Nie wiem, jak było w 2002 roku, bo tam to w ogóle mnie... Chociaż wydawało się, że miałeś szansę. Nie chcę, Władysław Żmuda do ciebie zadzwonił. Nie chcę, wiesz, brzydko tutaj mówić, bo też trenera Angela bardzo, bardzo lubię go słuchać i tak dalej, ale no jak tu był Wałek w 2006 roku, to nie wiem, jak to można nazwać w 2002 roku, no bo tam zostałem powołany
na dwa ostatnie mecze przed mundialem. Później trener przyszedł do pokoju, gdzie mieszkałem z Żurawiem i powiedział: słuchajcie, tam się szanujcie w klubie, bez kontuzji jedziecie na mundial. I później była prezentacja, wszystko było klepnięte. No i siedzę sobie kiedyś w Katowicach na obiadku, dzwoni trener Żmuda. No i mówi, że jednak jakaś komisja się zebrała, jednak nie jadę. Komisja mówię, do spraw nagłych. Okej, no ja wtedy miałem w 2002 roku to miałem 25, w sumie grałem w Wiśle, no ta Wisła grała nieźle. W sumie byłem jej kapitanem. W sumie chciałem je pół Europy. Widziałem je w swoich składach. No nie byliśmy w Unii Europejskiej, więc to było ciężko rywalizować z Brazylijczykami, Argentyńczykami czy innymi nacjami, gdzie rzeczywiście mocne nazwiska grały wtedy we Włoszech na przykład. No i zadzwonił do mnie, powiedział, że jednak się zebrali, że nie jadę. No i później się dowiedziałem, że pojechał zawodnik chyba po 30 z Odry Wodzisław, więc Paweł jakby Sibik, tak. Tutaj do Pawła nie mam absolutnie pretensji, bo on też dobrze się prezentował. Natomiast no nie czarujmy się, no nie ma co w ogóle porównywać skali. Ale uśmiechnąłeś się, jak mówiłeś o tym, że jeśli się nie wydarzy coś związanego z problemami wychowawczymi i taki uśmieszek się pojawił na twojej twarzy, to myślałeś, że będziesz ważną postacią na mundialu. A wydarzyło się kiedyś coś, co miało wymiar właśnie problemów takich wychowawczych? Ty sprawiałeś takie problemy, bo ty miałeś ten luz, trochę fantazji miałeś, tak jak mówisz, nie przejmowałeś się pewnymi rzeczami, ale czasem gdzieś tam się te granice przekroczyło, czy? No, generalnie no ja nie byłem tym najmocniejszym charakterem w reprezentacji, także lepsze kwiatki się zdarzały. Wiadomo było, że jak przyjadę na kadrę, to będę mieszkał z Żywakiem, później z Żurawiem i tak dalej, że będziemy się spotykać w pokoju, w tej, no nie wiem, w takim węższym gronie 6-8 osób, bo reprezentacja zawsze była podzielona, prawda? Ta grupa wschodnia była grupa holenderska i tak dalej. No byli też, była też moja grupa, no, do których, no tak jak mówię, no, do której Michał Żywakow, Marcin Żywakow, Żuraw, no, do dzisiaj należą. Chłopaki, tak, no, trzymamy się dalej razem. Poza tym też bardzo licznie jeździliśmy delegacją z Wisły, więc jakby, no to też jakby za tym tęsknię i trochę mi tego brakuje, że z polskich klubów, no to rzadkość jest, żeby ktoś pojechał na reprezentację kiedyś. Z Wisły jeździło, nie wiem, siedmiu piłkarzy do pierwszej reprezentacji Polski. A kiedy z Michałem Żywakowem złapałeś taki dobry kontakt, że stwierdziliście, że to będzie fajna dwójka w pokoju? Wiesz co, no, okoliczności spotkania Michała to nie nadają się nawet do tego programu, więc nie mogę ich opisać i mam nadzieję, że Michał nigdy tego nie zrobi. Ale no jest taka anegdota. No, fajna kiedyś była sytuacja, jak byliśmy z rodzinami, chyba na obiedzie i coś tam, no leka tam beczka została przykręcona z Michała i Michał powiedział wtedy jedną rzecz przy stole: uważaj, bo powiem Roxanie, jak się poznaliśmy. Także wtedy koniec tematu, Michał ma na mnie haka. No. Powiedziałeś o selekcjonerze Pawle Janasie i nazwałeś go kilkukrotnie selekcjonerem, nie nazywając go celowo trenerem. I patrzysz sobie na rolę, jaką jest rola selekcjonera przez ten pryzmat ostatnich 20 lat i uważasz, że to nie musi być trener sensu stricte, że to nie jest dziś najważniejsza kompetencja takiego człowieka na takim stanowisku? Absolutnie nie, absolutnie nie. Przede wszystkim to powinien być trener, natomiast selekcjonerem to trzeba umieć być. Trzeba zachować dystans, odpowiedni do drużyny, też dobrać sobie odpowiednio asystentów. I tutaj jakby nie obrażając nikogo, bo tak jak powiedziałem, trener Janas bardzo, bardzo bliski, powiedzmy, mojemu sercu. Trener Engel, niesamowity szacunek. Adam Nawałka, z którym pracowałem w Wiśle kilka lat i mieliśmy bardzo fajny kontakt. To wydaje mi się, że jakbyś ich wszystkich zebrał do kupy, plus Jerzy Brzęczek i ten Sousa, to jakbyś ich wszystkich zebrał do kupy, to wydaje mi się, że
Benhakarowi, no jakby mogą buty nosić. To dla mnie to jedyny... Wszyscy razem wzięci do kupy. No. Mhm. A co takiego miał? Właśnie w tym ci podoba? No, wydaje mi się, że miał wszystko. To był facet, który po prostu znał się na piłce, który wiedział, czego chce, który pojechał do Łęcznej, powiedział, że ten chłopak z lewej obrony będzie u mnie grał w reprezentacji, pojechał do Kielc, powiedział, ten chłopak z prawej obrony będzie grał u mnie w reprezentacji, zebrał tych ludzi do kupy, potrafił tak na nich wpłynąć, no bo przekonać piłkarza Łęcznej, chodzi mi o Obronka, chodzi mi o Pawła Golańskiego z Korony, że oni są tak samo ważni jak ci najlepsi piłkarze w reprezentacji i mogą rywalizować na tym poziomie bardzo spokojnie, tutaj przypominam mecz z Portugalią, no to to jest sztuka. No i właśnie on to miał. I na przykład takiego Marcina Baszczyńskiego, który jest moim no, kumplem od ponad 20 lat. I żaden wyjazd na ryby bez Marcina się nie będzie. Tak jest. I też mi Baszczu to przyznał, wiesz, on Baszczu ostatnio mi powiedział, słuchaj, rzeczywiście masz rację. Jak mnie nie powoływano na kadrę, właśnie jak był Benhaker, no to rzeczywiście było zdziwienie, no bo Baszczu miał to pewne miejsce, że tak powiem, i dobrze grał, ale Benhaker powiedział, że nie, on chce kogoś innego i rzeczywiście wymyślił Golańskiego, no i on się sprawdził, więc dla mnie, ja byłem na kilku zgrupowaniach u Benhakera, na pierwsze przyjechałem po powrocie do Wisły w 2007 roku, akurat rok wcześniej grałem w Serie A, tam zagrałem no, kilkanaście spotkań i to kilka naprawdę dobrych i przeciwko Interowi, przeciwko Milanowi i nikt nie przyjechał mnie obejrzeć i przez rok nie jeździłem na kadrę, przyjechałem do Polski, dwa mecze i dostałem powołanie. To było dziwne, no bo asystentem Benhakera był Nawałka. No jakoś im nie było po drodze, więc ja byłem chyba jedynym piłkarzem po tych Mistrzostwach Świata, który raz, że nie zagrał w Mistrzostwach, a później stracił miejsce w reprezentacji. I przyjechałem z kontuzją, pierwsza odprawa. Benhaker powiedział, że jedyne, czego nie toleruje, nie znosi, to są spóźnienia. Zaspałem na pierwszą odprawę zespołu, przedtreningową. Dobrze zaspałem razem z Żurawiem. ale miałem bardzo ciężko, bo ta kontuzja akurat podbicie spuchnięte i ciężko było buta włożyć, więc tam no bardzo chciałem. Doktor Grzywoczy mnie postawił na nogi, dużo Voltarenu jadłem wtedy i rzeczywiście to trochę otępiało, bo jakby na to nie patrzeć, tam 200 Voltarenu przyjąć przed treningiem dwa razy dziennie, to też nie polecamy. Bardzo tak, bardzo to obciążało organizm, ale czułem się no, doceniony. Skądinąd wiemy z dobrych źródeł, że jak spotykasz się czy z Marcinem Baszczyńskim, czy z Michałem Żewokowym, to sobie lubicie kolki się napić. Coca-Cola Zero dzisiaj my serwujemy, słuchaj. Jest takie słynne zdanie, macie tą kolkę? Także my serwujemy, bez słuchajcie. Będziemy sobie konsumować, a Was zapraszamy teraz na krótką przerwę i sobie zobaczcie, jak my razem zresztą z Coca-Colą polecieliśmy ostatnio do Belgradu, słuchajcie. I z tego Belgradu Puchar Świata przywieźliśmy. Do Warszawy, jako jedyni Polacy byliśmy tak blisko tego trofeum. Nie wiem, czy wiesz, Kamil. Dotarliśmy, słuchajcie, do Belgradu, skąd mamy zabrać Puchar Świata FIFA, prosto do Warszawy. Coca-Cola nas wzięła na takie wydarzenie i zobaczymy, jak ten puchar się prezentuje i czy nie jest fejkowy. Jak mawia stara polska stadionowa przyśpiewka, puchar jest nasz, idziemy go właśnie pojąć, ukraść, zabrać do Polski. To jest to. Łuki, możesz pokazać? Słynne trofeum, po raz pierwszy zniesione w 1974 roku przez Franza Beckenbauera. Słuchajcie, no trofeum zobaczyliśmy, nie dotknęliśmy go wprawdzie, ale byliśmy bardzo blisko i teraz chcemy zdobyć trofeum. Spróbujemy wezwać na pojedynek w FIFA kogoś. Wystawiamy naszego najlepszego zawodnika. Wyślemy komuś kit, że jestem mistrzem Polski w FIFA 22 i zaraz się zmierzę z lokalnym wataszkiem.
Na razie Polkoś gra rozgrywkowy mecz z jakimś takim wolontariuszem tutaj, który chce się zmierzyć z nim. Natomiast prawdziwy fighter siedzi tam, możesz go pokazać. Młody się go grzeba. Młody powiedział, że musi grać na stojąco, żeby się skupił. Legia Warszawa kontra Bayer Monachium. Myślę, że mogę ogłosić wielki sukces polskiego e-sportu. Ograłem właśnie w dwóch meczach 10-letniego Maksyma z Belgradu. No cóż, dałem sobie wszystko, ale Maksym zaimponował mi swoim charakterem, bo no, pokazał bałkański temperament. Naprawdę bardzo to przeżywał, bardzo się denerwował, ale też wyzywał mnie przed pojedynkiem. Delikatne prowokacje były z jego strony. Pokazał całkiem niezłe umiejętności, no ale jeszcze musi potrenować, zanim przyjdzie się mu mierzyć z takim czempionem jak ja, prawda? Komfortowych warunkach, które zapewnia nam Coca-Cola, lecimy z Belgradu do Warszawy i na pokładzie tego samolotu leci z nami Puchar Świata FIFA, który oglądaliśmy wczoraj. Oprócz Pucharu Świata leci też z nami nasze najnowsze trofeum, w którym się zmeczowaliśmy na Tinderze, czyli Mateusz Święcicki. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby dołączył do food trucku. Wylądowaliśmy w Warszawie, tym samolotem lecieliśmy, a na pokładzie tego samolotu co? Jest pak za Mistrzostwo Świata, o które będą walczyć polscy piłkarze już na przełomie listopada i grudnia. No i cóż, idziemy się mu przyjrzeć z bliska, będzie może okazja go dotknąć, czy będzie za szybą? Pewnie będzie za szybą. Nie można dotykać, nie można dotykać, bo nie zdobyłeś. Głowy państw, zdobywcy i pewnie prezydent FIFA. Idziemy zobaczyć Puchar Świata. Przez ciebie. Ekipa remontowa, gotowa do odbioru najcenniejszego towaru, który będziemy pojawił go się w Warszawie od 1974 roku, kiedy... 2-1. Tada! Czy ty sobie znalazłeś trochę radości z tego, że na ten mundial pojechałeś? Bo ja pamiętam, że miałem okazję rozmawiać w trakcie Mistrzostw Europy w 2016 roku z Bartkiem Salamonem, który wiedział, że praktycznie nie ma szans zagrać ani minuty, ale chce się cieszyć z tego, że tutaj jest, bo to jest jednak spełnienie marzeń. No nie ma większego marzenia dla piłkarza niż zdobycie Mistrzostwa Świata, a na drugim miejscu pewnie zagranie w Mistrzostwach Świata ze swoją reprezentacją narodową, która przecież to nie było taką oczywistością, że my na wszystkie mundiale jeździliśmy, kiedy ty dorastałeś jako piłkarz. Wiesz co, no do dziś nie złowiłem większego szczupaka niż podczas Mistrzostw Świata. Niż pomagać wypadowiem, prawda? Tak, bo też akurat to takie słabe było, bo dostaliśmy dzień wolny, my pojechaliśmy sobie tam obok Hanowary na takie jeziorko łowić rybki. Grupa pojechała w zupełnie inne miejsca i jakoś, jakoś w Polsce wszyscy napisali, że Kosowski pojechał na ryby do Niemiec. No, dziś mogę powiedzieć, że tak, że pojechałem na ryby i jakby wcale... Tu widzę ten tytuł, pojechałem na ryby do Niemiec. Wcale z tego powodu jakby nie cierpię, no czułem się, wiesz, jako piłkarz no musisz przyjąć takie coś na klatę. No nie powiem, że czułem się oszukany, ale absolutnie byłem nie, jakby pominięty. No. A byłeś marudą? Nie, ja nie byłem marudą, natomiast wiesz, no jak grasz całą eliminację i podajesz, asystujesz, strzelasz bramki, wypracowujesz rzuty karne, no to
Nie wiem dlaczego taka zmiana zdania. Nie? A więc jeżeli chodzi o sztab tamtej reprezentacji, to jednak Maciej Skorża był pewnym powiewem takiej świeżości, jeżeli chodzi o podejście taktyczne do zawodników, że słuchaliście go i myśleliście sobie, o, ten gość ma pojęcie, o czym mówi? No tak, on był też, Macieja Skorży ja znałem od zdecydowanie dłuższego czasu, bo był też asystentem młodzieżówce. No, jakby prywatnie na ty, ale ja zawsze wolałem tytułować go... Chociaż trenerze. Przez trenera i jakby tutaj to jest wychowanek Pawła Janasa. No, fajnie się rozwinął, później dostał niezłe zespoły. Trenował i w moim odczuciu to jest no, kandydat na kolejnego selekcjonera. No, te akurat kłopoty osobiste, nie mógł z Lechem pograć w europejskich pucharach, ale jeżeli tutaj skończy się kadencja Czesława Michniewicza, skończy się na pewno, to myślę, że jeżeli tam będą sprawy poukładane, to Maciej Skorża będzie kandydatem do objęcia tego stanowiska. Jeśli chodzi o te aspekty Twojej kariery zagranicznej, bo powiedziałeś, że pół Europy Cię chciało w pewnym momencie. Były jakieś faktycznie spektakularne nazwy, które działają jeszcze dziś na wyobraźnię? Wiesz co, no w tamtym... Bo Ty byłeś troszkę takim stałeś się niewolnikiem pewnego układu menadżerskiego, że tak powiem. Tak, w tamtym okresie Liga Włoska była na tym poziomie, co dzisiaj jest Liga Angielska, czyli po prostu była najmocniejsza w Europie, a fakt, że graliśmy w pucharach z Parmą i z Lazio, no jeszcze po drodze chyba graliśmy eliminację do Ligi Mistrzów z Interem. Tak. No to jakby tutaj... Dobrą ekspozycję miałeś na tym. Tak, to słynna analiza Andrzeja Iwana wtedy była, tak? To było wtedy? Bo Andrzej Iwan wtedy też był w sztabie, jak graliście z Interem, dobrze pamiętam? Andrzej Iwan był, ale nie powiem Ci teraz w których latach, na pewno był, natomiast... No naszym problemem było, znaczy moim problemem największym było to, że byliśmy poza Unią. No, wiem, że były propozycje z Lazio, no Mancini mnie bardzo później chciał do Interu i z Interu była konkretna propozycja. Chyba były 3 miliony euro leżały na stole, a podobnie z Lyonu, bo spotkałem się z panem Olasem na kolacji, wytłumaczył mi system, znaczy nie musiał mi nic tłumaczyć, bo ja jakby... Bo ty znasz świetnie francuski, więc... Tak. Grę potrafiłem zawsze czytać i nazwiska, które w tamtym czasie no, były w Lyonie, no to po prostu robiły ogromne... A to było tak, że Ty się spotkałeś z nim na kolacji zaproszony przez niego w Lyonie, tak? Czy gdzieś jeszcze... Nie, do Krakowa przyjechał. Specjalnie przyjechał do Krakowa, tak, żeby się spotkać z Tobą na kolację. Jean-Michel Ola, to taka tak, powiedziałbym... Tak, i powiedział, że słuchaj, jak nie Ty, to Maluda. Mówię, kto to jest Maluda? No później... Później tam mogłeś jeszcze parę meczów jego skomentować. Tak, prawda? Tak, dokładnie. No to takie... Ale akurat tą sprawę prowadziła żona Angelo Iga, bo to... Byłego bramkarza. Tak, tak. Pamiętam. Ona jakby zaproponowała to, że się tym zajmie i tak dalej i przeprowadziła ten Lyon, doprowadziła do kolacji. A później po latach spotkałem prezesa Basałaja i zapytałem, co... Janusza czy Bogdana? No nie tego z telewizji. Czyli Bogdana. I on mówi, czyś ty zwariował? Ja mówię, o co chodzi? No o ten transfer do Lyonu, nie? Mówię, no nie, chyba coś tam nie udało się między klubami, no bo ja bym pojechał tam na rowerze, jakby tylko powiedzieli, że jest klepnięte. No i wtedy się dowiedziałem, że żona Angelo zażądała tam, nie wiem, chyba 200 tysięcy euro mojej wypłaty i miesięcznej i dla siebie jakiejś tam ogromnej prowizji, więc no, gdyby zaproponowali 50, to no, tak jak mówię, siadam na rower i jadę. Transfer do Interu wywrócił się z tego powodu, że, tak jak powiedziałem, była propozycja, Inter mnie chciał kupić i wypożyczyć, z tego względu, że tam miał nadmiar tych piłkarzy spoza Unii. To byli w sumie nieźli piłkarze, jak sami wiecie. Ale pojawił się Adam Mandziara, który powiedział, z tego co słyszałem oczywiście, chociaż daje wiarę tej teorii, powiedział Cupowi, słuchaj, 3 miliony, to jest absolutnie za mało, więc wypożyczmy go do Kaiserslautern. On tam zagra rok, tak jak gra w Wiśle i będziesz miał 13. No,
jak prezes usłyszał, że jest zdecydowanie... Tak. Zadziałało na wyobraźnię. No człowiek, któremu absolutnie pieniądze do niczego nie były potrzebne, a mógł zrobić Kamilowi fajny jakby prezent albo powiedzieć, synek, idź. Idź, graj na chwałę Wisły w klubie, który będzie mistrzem Włoch, w klubie, który będzie grał w Lidze Mistrzów. Przetrzeć sobie w jakiś sposób ślady. No, widzimy teraz efekty Lewego, Szczęśniaka, Krychowiaka. No, wszyscy poszli, ci młodzi poszli za nimi, tak jak za Jurkiem Dudkiem ktoś poszedł kiedyś. I tak dalej, i tak dalej. No, tak mi się wydaje, no, ale zostałem jakby postawiony przed faktem dokonanym. Idziesz do Niemiec, a że było to moim marzeniem i wtedy sobie myślałem, kurczę, jak za pół roku jakaś kontuzja, coś tego, nie wyjadę, ucieknie mi, no muszę iść, no za... Za dwa lata już wiedziałem, że popełniłem błąd, bo w 2004 roku weszliśmy do Unii i w 2004 roku skończyłbym kontrakt. Miałbyś troszeczkę rzeczy na stole. No, wydaje mi się, że włączylibyśmy tą muzykę, o której mówiłeś. I moglibyśmy lecieć, rzeczywiście tak. Czyli no chcesz... po prostu grałbym w klubie, już nie mówię o pieniądzach, bo tutaj na pewno by były ogromne pieniądze dla mnie i pewnie też dla menadżera, ale grałbym w klubie, który grał tak jak Wisła. Ten twój epizod w Wiśle, o którym wspomniałeś i to odejście po tej rundzie, ty wtedy grałeś praktycznie, można powiedzieć, za darmo, tak? No bo tak się mówiło o Jakubie Baszczykowskim. W 2007 roku? Tak. W 2007 roku, słuchajcie, było takie... Wróciłem z Włoch. Aha. A okazało się, że w Wiśle jakby tam miałem przedłużoną automatycznie po tym wypożyczeniu, bo to było ostatnie wypożyczenie. Wracałem po 4 latach. Okazało się, że nie miałem przedłużonego kontraktu, tylko miałem przedłużoną umowę o pracę. Z tytułu tej umowy pracy otrzymywałeś wynagrodzenie 1600 w wysokości? 1600 zł netto. I spotkałem się z Bednarzem. To był sezon, gdzie zagrałem. No, gdzie grałem, gdzie w tym serii po prostu grałem. Jacek Bednarz się ze mną spotkał. Powiedział, przedstawił mi ofertę od prezesa Cupiała, która była no, zawstydzająca. Była ofertą, o której dzisiaj bym powiedział, że była obraźliwa. I powiedziałem, słuchaj, ja zostaję na tej umowie o pracę. Czyli za te 1600, że będziesz grać? Pogram 6 miesięcy. Mhm. Jak się sprawdzę, to mi zaproponujecie po prostu normalny kontrakt. Taki jaki dostają piłkarze z zagranicy, którzy przychodzą do Wisły i w większości grają słabo, a przychodzą jako świetni piłkarze, więc... jakby no pieniądze wtedy miałem. Miałeś, ale też miałeś chyba takie tąpnięcie. Nie, to później. Nie wiem, czy nam starczy czasu, żebyśmy dojechali do tego tąpnięcia. Ale wiesz, urodził się Antek, znaczy miał się urodzić wtedy Antek, bo urodził się w okresie przygotowawczym, kiedy byliśmy na obozie. Mieliśmy pieniądze, ja w zasadzie chciałem grać w Wiśle. No, ja nie chciałem nigdzie jeździć, no tak, chciałem grać w Wiśle. Wciąż to zaskakujące dla mnie. No widzisz, no ale jakby... Ambicjonalnie też poszedłeś. Widzisz, Kubę jakby wynoszą na ołtarz, a tu się okazuje, że był gość trochę wcześniej, który dopłacał do pobytu w Wiśle, bo dojeżdżałem z Mikołowa codziennie w zasadzie. I naprawdę wtedy tej Wiśle dużo dał, bo to o to chodzi też. Wiesz co, Wisła chyba poprzedni sezon skończyła tam na 7-8 miejscu, a w tej rundzie, no nie wiem, ja to zostawiam, wiesz, ocenie kibiców i być może trenera Skorzy. No wydaje mi się, że niektórzy piłkarze mogli być zadowoleni, jak Marek Zieńczuk, bo tam chyba kilka bramek strzelił z moich podań. Ale generalnie zawiązała się fajna ekipa, fajna kapela, to wszystko zagrało. Jakby Wisła z tego słabego sezonu weszła w ten nowy z przytupem. Ograliśmy od razu chyba mistrza z Lubina. No i później poszło. No dla mnie się skończyło zimą, kiedy mieliśmy rozmawiać o tym kontrakcie. A to była, mówisz, obraźliwa oferta. Jak skalę byś nam mniej więcej przedstawił? Jak bardzo obraźliwa? Co, no jakby... To było 100 tysięcy euro podzielone na pół. Czyli 50 tysięcy euro w wypłatach za rok.
Za rok grania. I 50 tysięcy euro w bonusie. Aha. Więc... I jeśli tam zostaną spełnione jakieś warunki? Nie, w punktach chyba. A, w punktach? Okej. Okej. Okay. No, a można było privatem lecieć do Powino, prawda? Sami wiecie, że za takie wynagrodzenie nie robilibyście programu. Dzisiaj patrzysz na swoją karierę i masz poczucie niedosytu, czy jednak myślisz sobie, a tak miało być może? Wiesz co, no jakbyś popatrzył na chłopaka, który wyjechał ze Ostrowca w wieku 14 lat, który ważył... 1,50 m i tam... Tak, ważył 40 kilo i miał 1,52 m, no to tak. Jakbyś popatrzył na chłopaka, który grał na budowlance i z kuzynem Andrzeja Kobylańskiego, który nosił koszulkę reprezentacji Polski, który patrzył na niego i mówił: no ty na nią nie zasługujesz, ja kiedyś zasłużę i kiedyś ją założę. No to tak, natomiast jeżeli miałbym ocenić swój potencjał dziś, jak patrzę sobie na ekstraklasę, patrzę na chłopców, którzy, na piłkarzy, którzy wyjeżdżają z polskiej ligi, po jakich sezonach wyjeżdżają z polskiej ligi, na jakiej podstawie są powołani do reprezentacji, bez pucharów europejskich i tak dalej, to wydaje mi się, że absolutnie słabo byłem zagospodarowany. No tutaj mówiąc wprost, ja miałem jasny cel, no po prostu z piłki się utrzymać. Jak się pojawiła propozycja z zagranicy, z której mogłem skorzystać, to skorzystałem. No zabrakło osoby, która... Zabrakło ojca we wcześniejszych jakby latach. Później zabrakło osoby, która by się mną zaopiekowała, no... Tak, powiedzmy tak jak ten drugi ojciec, takiego Adama Mandziary, który nie patrzyłby na to, żeby włożyć sobie do kieszeni pieniądze i jego szefa, to był chyba Fege się nazywał, tylko potrzebowałem takiego Adama Mandziary, który powiedział: Kamil, potrzebujesz pieniędzy? Dam ci pieniądze. Za rok będziesz wolnym piłkarzem, będziesz miał tyle, a my będziemy mieli dwa razy więcej. Więc tutaj zabrakło, wydaje mi się, jakbym miał... Jedną decyzję jakąś tam życiową, albo jedno miejsce, jeden czas w moim życiu wskazać, gdzie był popełniony błąd, no to właśnie wtedy, bo powinienem jeszcze zagrać z tym Anderlechtem. Być może Wisła wtedy by była w Lidze Mistrzów. Powinienem wypełnić kontrakt w Wiśle. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek serii Coke Talks wam przypadł do gustu. Kamil Kosowski to postać ciekawa. Dziś już może powiedzieć zdecydowanie więcej niż w trakcie kariery i to z pewnością będzie siła tego formatu. Zapraszamy na kolejne odcinki, które robimy wspólnie z Coca-Cola.